Cześć, witam z tej strony AquaPixel. W związku z moim ostatnim filmem o tym, że pojawiły się u mnie krasnolusty, no mówiłem, że tam parę zabiegów dokonam, żeby faktycznie zacząć z nimi dosyć szybko walczyć. Zamierzałem faktycznie przeczyścić filtry, usprawnić troszeczkę obieg tej wody. No i słuchajcie, i postanowiłem zrobić mały eksperyment. Robił to kiedyś Mokre Łapska, podłączał dwa filtry szeregowo. Faktem, robił to na dwóch różnych filtrach. Ja mam dwa identyczne kubełki chińskie, więc ta sama wydajność pomp. No i troszeczkę zmian filtracji. Postanowiłem nie dość, że podłączyć szeregowo. Tutaj właśnie jest, to jest wlot do filtra. Tutaj wywaliłem biologiczne filtrowanie. Tutaj została w całości sama włóknina. Stąd idzie woda oczyszczona przez włókninę do filtra biologicznego. Tam cała biologia i z powrotem wlot do akwarium. Dlaczego tak? Ponieważ wcześniej miałem w każdym kubełku identycznie, czyli miałem włókninę, miałem ceramikę, miałem zeolit, miałem węgiel aktywny. Stwierdziłem, że pozbywam się części mediów filtracyjnych. Są one na chwilę obecną zbędne, myślę. No więc właśnie, tylko włóknina, a w drugim zostawiłem tylko i wyłącznie ceramikę i zostawiłem zeolit. Zobaczymy, jak to będzie się faktycznie sprawdzać w praktyce, czy będzie wszystko w porządku. Teraz troszeczkę potrzęsę kamerą, postaram się pokazać Wam górę, jak to wygląda u mnie na wylocie z filtra. Na chwilę obecną mam taką prowizorkę troszeczkę zrobioną, bo jeszcze nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać faktycznie, więc węży nie przeplatałem tam przez otwory w szafce i z tyłu akwarium. Na razie pozakładałem sobie to w ten sposób na szybko. Sorry za refleksy. Nagrywam to w dzień, więc nie mam za bardzo jak tutaj przyciemnić. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wydajność, wydaje mi się, że jest lepiej z racji tego, że wcześniej dwa niezależnie pracujące filtry nie miały aż takiej mocy wylotowej, jak jest teraz. Teraz pracują dwa filtry. Załóżmy, że odłączę jeden filtr. Od razu widać faktycznie zmianę strumienia, siły strumienia, który wypływa z wylotu filtra. Teraz podłączyłem drugi filtr. Jest to na pewno dużo lepsza wydajność niż miałem wcześniej. Mówię, nawet przy jednym filtrze pracującym, no faktycznie, no wcześniej nawet słabiej mi troszeczkę pracowały te filtry niż teraz przy jednym. Podłączając drugi do biegu, naprawdę to fajnie, fajnie zasuwa. Troszeczkę nawet się zrobiła taka pralka w tym baniaczku. No zobaczymy, jak to będzie faktycznie pracować. Zaraz biorę się za ułożenie tych węży faktycznie tam z akwarium, już na swoje miejsce wlot i wylot. No i też jeszcze dzisiaj chyba już tak przy niedzieli, przy wolnym dniu od pracy przytnę sobie troszeczkę rośliny. Słuchajcie, myślę, że to zostawię tak pracujące przez jakiś czas. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie na wydajności, jak to będzie się tutaj będzie się dziać u mnie w baniaku. Może w jednym z kolejnych filmów powiem, czy jest ok, czy nie jest ok, czy wracam do starego systemu. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, słuchajcie, miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się, hej!